Cześć, ja jestem Efren, witam was serdecznie w kolejnym odcinku Battlegroundów razem z Majonezem. No, cześć wszystkim. Dzisiaj robimy Silver Shaft Mines, czyli drugą z kolei wydaną w Mists of Pandaria instancję Battlegroundów. Tak, jest niesamowicie fajne, to znaczy mamy tutaj takie wózki, jak widzicie teraz na mapie, które będą sobie wędrowały i one do takiego końcowego punktu muszą dotrzeć, gdzie ta ich zawartość, ta ruda, tak, czy to, co one tutaj wiozą, zostanie rozładowane. No i oczywiście musimy przez ten czas te wózki ochraniać, to znaczy musimy być blisko nich, żeby wtedy tak jakby były nasze, czyli albo będą ze znaczkiem Alliance, albo z Hordy. No i to jest cała filozofia tak naprawdę tego. Jeżeli wózek będzie ochraniany przez Hordę, to musimy ich zabić i przy tym wózku po prostu się tam blisko trzymać w takim zasięgu, który będzie widoczny, więc to nie jest żaden problem. Ja osobiście bardzo lubię ten Battleground, mi się podoba niesamowicie. Sorry, nie mają żadnego healera, ale za to trzech warriorów, dwóch hunterów. U nas jest już healer jeden przynajmniej. To już widzę dwóch. Może nie być źle wcale. My mamy healerów trzech, dwóch holy paladynów, jednego resto druida. Czyli nie najgorzej. Ty mało te żyły craftingu fajnie wyglądają, te pantery. Aha, one są różnokolorowe, tak? Tak, tak, różne kolory są. O tym nawet nie wiedziałem. Wiedziałem, że jest złoty. Ale no co, prawie tak fajnie jak mój mount. To ja lecę w prawo w takim razie. Tutaj zawsze najspokojniej na początku. To ja lecę do lawy. Ale tam cała dwójka biegła, to ja się cofnę. Tam więcej osób nie potrzeba. Zaraz nowy wózek będzie na środku. No, wyjazd stąd, Battlefield, to jest mój wózek. Zabicie Warriora w dzisiejszych czasach jest dosyć trudne, zwłaszcza, że oni mają te 3% na sekundę. Gdy są poniżej 35% życia. To jest lekkie wyzwanie dla mnie, zwłaszcza, że ja nie mam zbyt wielu cooldownów defensywnych. Co do... No dobra, jest okej, okay. Mamy dwa wózeczki. A tamten nasz pierwszy nie dojechał, widzę w ogóle. Nie? Nie, bo widzę, że jest czerwony, teraz dopiero dojedzie. Ten z lewej strony na mapie. O, w tej chwili ktoś przejął. O, też dobrze. Ja pilnuję środkowego teraz. Ale to... Cholera, po co oni za mną idą, jak tu nikogo nie ma? Do tamtego czerwonego powinni. Zaraz ze środka kolejny wyjedzie. Który? Ze środka zaraz wyjedzie. Okej, to już lecę tam na środek. Oj, no nie polecę. Dobra, 10 sekund. Gdzie jesteś? Wiesz co, ja jestem na środku, już dojeżdża wózek. Okej. To ja zajmę miejsce, chociaż ich tu sporo widzę. No z jakąś rudą, co to jest, nie wiem. No po prostu resources z jakimiś... Jakieś surowce, tak jest. Surowce właśnie. Dobra, nie polecam tu na środek iść, bo dosyć sporo hordy. No bo tam wyjedzie wózek jeden zaraz, więc musimy. I ten też bym sobie wziął. O, trochę ich tutaj jest. Właśnie. Znowu mi tam... Kurde, znowu mi tam mapa gdzieś uciekła.
Tak, to Beastmaster teraz. Nie, ale tak? Beastmaster ciągle do PvP jest fajny jednak. Mhm. Mówię, żeby dodali to jeszcze jeden spec, bo mi się nie chce wszystkiego przestawiać, ale ja Mars Machine bardzo chętnie wypróbował. No pewnie za niego dodatek. Tam od peta nie jest tyle zależne, a te aimshoty jak można w ruchu z tym glyfem, to to była masakra. Jak one krytną, to dzieje się po prostu niesamowite rzeczy się dzieje. Tak, a to jest z glyfem, to nie jest pasywne po prostu, że kastujesz aimshota. Musi być z glyfem, tak, ale ogólnie możesz kołra shota i steady shota, czyli to podstawowe do regeneracji fokusa w ruchu kastować. Więc no, tak naprawdę na przykład w PvE w tym momencie Hunter tyle samo obrażeń zadaje jak się rusza, jak stoi, nie? Więc no, to jest super. Wszystko możesz. No bo taki caster już jak się rusza, no to już musi casta przerywać, tak? Jak żeby gdzieś tam odejść od czegoś czy coś. A Hunter nie. W sumie dobrze dla ciebie. Oglądałem sobie właśnie te swoje stare, znaczy stare, te filmiki przez Garlona, gdzie tam go kajtuje, to co chwilę musiałem przerywać casta. Mhm. A teraz już nie, teraz jest fajnie. No teraz przez PvP biegasz sobie dookoła na przykład, dajmy na to... Aha. Chciałem nie znikować pod koniec ten... wózek zabrać, a nie, dobra. A kto? Paladyn. Zabiła mnie, ale już wózek był nasz. No to dobrze. Ja zamiast walczyć gadałem. A tutaj przy jednym z wózków szaman, dwóch warriorów i Shadow Prey. Nieciekawie. A wiesz, czy oni mają zamiar poprawić to, że obrażenia nie przerywają CC? Bo teraz dostaje Fira na 8 sekund, a to działa lepiej niż stun. Jest po pierwsze dłuższa i tak nie przerywa obrażenia. Nie przerywają go obrażenia. No, powinni coś z tym zrobić, tak czy siak, ale czy zrobią to? Co to powiedzieć? O, 30 sekund. Dobra, środkowy wózek jest zajęty. To idę dalej w takim razie. To może postój przy nim, bo tam nikt nie został. Znaczy, ja wiesz co, to jestem po prostu w tym przejściu. Musiałby ktoś mnie minąć, chyba żeby tu rogue był, nie? No nie mają. Okej. O, niechcący nacisnąłem escape'a. Jak były 3 sekundy do resa. Sobie jeszcze raz poczekam. Ten Paladyn znowu chce tam kogoś znikować, bo tam chyba tylko jedna osoba, a na, nikt nie pilnuje nawet tego wózka. Nie, jestem Paladyn. Na górze. Aha, jestem faktycznie. Dobra, jestem. Potrzebujesz tam pomocy, czy raczej nie? Nie, może sobie widzę. Damy radę sobie. Okej. Dwóch hordziaków. W tym Paladyn pada. Ja się przyłączę tutaj do teamfightu. Chcesz więcej tu jest nawet. Jest jakiś shadow, ale on... Mogę jeszcze przejść jak coś. Wiesz, dopóki wózek jest nasz, to jest okej, nie? Tylko, że bardzo szybko można go... Kurde, przejąć. Z tym firem to jest wkurzające. No jest. I się doleczył teraz. Tutaj na środku trzech pilnuje, z domu. A, dojechał nasz baciaki. Jeszcze popadają. Nie daruję gościowi, no. A z kim tam walczysz?
tym Priestem. Ja on mnie sfirował, się dohealował, ale padł teraz. Jeszcze mi tu pomagał jakiś Death Knight od nas. Okej. Dobra, środek jest to nasz. Trzy widzę nasze są, ładnie. A obawiam się, że jedną zaraz stracimy. Dobra, niech dojedzie jeden, to już wygramy, tak naprawdę. No, w sumie tak. Kurde, jak ork śmiesznie wygląda. Ma jakiś taki, nie wiem, dziwny helm. Sam? Nawet nie widzę. A nie lubię orku. Nie mam żadnego orka i pewnie sobie nigdy nie stworzę. Ork jest świetny, moim zdaniem, na Death Knighta. To pasuje. Meh. Przecież fajniejszy jest w sumie jeszcze Tauren. Już taki bydlak. No jak ten Death Knight kiedyś był Taurenem. Czym trochę filozofia życiowa mi się zmieniła i jest teraz Worgenem. No ładnie, można ich tutaj trochę pobić przy tym. No, to pobiłeś. No dobrze, wygraliśmy. W takim razie dziękuję wam za uwagę i oczywiście zapraszam do kolejnych odcinków wkrótce. Dzięki wielkie, do zobaczenia.